Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof. Zapraszam Was na moje wegańskie nowości, czyli produkty, które udało mi się schwytać, upolować w tym miesiącu. Trochę późno ten odcinek jest emitowany, z racji tego, że nie było tego wiele. Staram się ograniczać produkty przetworzone, więc szukam po prostu rzeczy, które inaczej. Staram się ograniczyć produkty przetworzone oraz takie, które mają plastikowe opakowania, więc staram się szukać takich, które opakowania mają kartonowe. Dzisiaj Wejdera nie ma, dlatego że Wejder się obraził, ponieważ nie było zbyt wiele tych produktów. Dzisiaj ogólnie rzecz biorąc miałem bardzo ciekawą dyskusję na Facebooku na temat diety wegańskiej. I otrzymałem argument, który zniszczył cały weganizm. Może wam go przeczytam. Pytanie do Was. Czy powinienem na przykład zrobić filmik, w którym odpowiadam na najgłupsze komentarze mięsojadów? Łapka w górę, jeżeli tak. Już tutaj wrzucam. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Białko zwierzęce ma chyba około 50 aminokwasów potrzebnych człowiekowi, których nie ma białko roślinne. Ten argument zbił mnie z tropu. Pomijam fakt, że człowiekowi niezbędnych jest jedynie 21 aminokwasów do życia, a tylko 9 nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować w naszych ciałach. Więc tylko 9 powinniśmy przyjmować z pokarmu. A jedynym produktem, który nie zawiera wszystkich aminokwasów na całej planecie, jest żelatyna, czyli produkt pochodzenia zwierzęcego. Brawa za uważanie w szkole. No dobrze, przechodzimy jednak do głównego tematu tego filmu, czyli do produktów, które mi się udało dostać. Slimming World. Free food. No, niestety nie było darmowe, bo kosztowało jakieś 3 funty. Jest to makaron z warzywami oraz serem. Jeżeli chodzi o składniki, to jest całkiem fajnie, ponieważ jest to produkt mrożony z Islandii, a więc nie posiada żadnych konserwantów. Są tu jedynie makaron, czyli pszenica, warzywa i przyprawy. Super sprawa. Smakowo dałbym 7 punktów na 10 i naprawdę polecam, jeżeli będzie w Islandii, tutaj w Wielkiej Brytanii. Nie mam pojęcia, czy tego typu potrawy są w Polsce, czy nie, ale naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeżeli chodzi o makra, to też wyglądają całkiem dobrze. Potrawa ma, jeszcze żeby tu napisali jakieś gramaturę, to by było dobrze. Potrawa ma 550 gramów. I każde 100 gramów ma 3,6 gramów białka, czyli 20 gramów białka na taką potrawę i niewiele więcej niż 1 gram tłuszczu. Niesamowite. No porkies, sausage rolls, czyli tak naprawdę kiełbaski w cieście, również z Islanda, z tej ich serii. Teraz tak, ostatnio wycofano kilka produktów z racji zawartości mleka w nich, która nie była deklarowana na opakowaniu. Na szczęście to nie dotyczyło tych produktów. Moja ocena to gdzieś tak 5 na 10. Całkiem dobre, jednak kiełbaski z Greggsa, czyli takiej sieci piekarni tutaj w Wielkiej Brytanii, no niestety nic nie przebije. Kolejna sprawa. No Mu Strawberry Cones. To akurat kupione jest chyba 2 dni temu i dzisiaj dopiero. Nie, wczoraj i dzisiaj jadłem, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Bardzo chemiczny posmak, bardzo sztuczne i nie za bardzo przypadły mi do gustu. Naprawdę nie polecam. Tylko dla tych, którzy są bardzo, bardzo zdesperowani. Jeżeli jesteście w stanie, to Swedish Glaze malinowe lody kupcie, jeżeli macie ochotę na lody owocowe. Są po prostu niesamowite. Moja ocena to 3,5 miliarda punktów na 10. Jeżeli chodzi o Swedish Glaze, o te to 5 punktów tylko. Teraz tak. Skoro możesz kupić kubełek kurczaka
dla którego nie zginęły żadne zwierzęta, to po cholerę kupujesz jeszcze zwykłego kurczaka. Kubełek od Lindy McCartney. Są tutaj dwa rodzaje kawałków. Jedne bardziej pikantne, drugie mniej. Bardzo dobre z wegańskim majonezem oraz słodkim sosem chili. 8 punktów na 10. Jedyne co strasza to cena. Oczywiście ja kupiłem w promocji. Normalna cena to 5 funtów, czyli 25 zł za niewielki kubełek. No niestety jest to cena, która na razie odstrasza. Jednak im więcej będzie takich produktów, tym ceny będą niższe. O, nowe batoniki z Nakedów. To są po prostu rzeczy niesamowite. Ech. Oprócz orzechowego. Orzechowy spada. Natomiast mamy tutaj double chocolate i raspberry chocolate, czyli podwójna czekolada i malina. To są batony nie z tej ziemi. 10 na 10 punktów. Ten to jest chyba najlepszy. Double chocolate, czyli podwójna czekolada. Cena również odstrasza, gdyż są to bardzo malutkie batoniki. Cena promocyjna była bodajże 2,50, czyli około 12 zł. Jednak jest to po prostu czad. Jeżeli będziecie w Wielkiej Brytanii, jeżeli coś takiego będzie dostępne w Polsce, to biegnijcie, starajcie się przedzierać przez tłumy. Polecam, naprawdę polecam oba te batony. No dobrze, to by było dzisiaj na tyle. Tak mówiłem, mam tego bardzo, bardzo mało. Coraz mniej kupuję rzeczy przetworzonych. Staram się robić posiłki po prostu na cały tydzień. Często to ziemniaki, jakieś grzyby, dużo, dużo zieleniny. Albo czasem po prostu makaron z sosem, który uwielbiam. Ale po prostu jest tego coraz mniej. Jednak mam nadzieję, że nadal będę w stanie właśnie pokazywać Wam tego typu potrawy, gdyż robi się tego coraz więcej i naprawdę jest w czym wybierać. I na dzień dzisiejszy, w dzisiejszym świecie, w świecie rozwiniętym, w którym mamy mnóstwo różnych produktów, różnych alternatyw, jak również dostęp do owoców i warzyw z całego świata, jedzenie zwierząt jest kompletnie nielogiczne i bezsensowne. Dziękuję serdecznie za uwagę. Poproszę o łapkę w górę, poproszę o komentarz, poproszę o sugestie dotyczące filmów, jeżeli takowe macie. Staram się nagrywać je, jak widać, w nocy. Nie za bardzo mam czas, żeby je nagrywać, ale staram się to robić. I czasem będzie tak, że na przykład będę nagrywał je w trakcie treningu. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.